zagłębiamy się w jego życiorys, mamy tam kilka niewiadomych. Dlatego tryptyk, który ujrzymy, będzie taką próbą przedstawienia fragmentów z życia Wincentego Kadubka, biskupa krakowskiego, cysterca jędrzejowskiego. Niech to, co za chwilę tutaj będzie przed nami się działo, niech będzie przyjęte z dużą życzliwością dla tych wszystkich osób, które do tego się przyczyniły, bo tak naprawdę było ich naprawdę bardzo wiele. Już teraz bardzo serdecznie im za ich trud, cierpliwość, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nie tylko konwentu cysterskiego, ale nas wszystkich, którzy tutaj tak licznie żeśmy się zgromadzili, by w jakiś sposób, oglądając ten spektakl, oddać cześć naszemu patronowi. Szanowni Państwo, pozwólcie, że powitam Was jeszcze raz gorąco. Nie ukrywam, że z pewną dozą obawy i niepokoju zastanawialiśmy się, jak wielu Jędrzejewian zdecyduje się spędzić dzisiejszy wieczór wraz z nami w tym, tak jak powiedziałem wcześniej, magicznym miejscu. Ja Wam serdecznie dziękuję za taką frekwencję. No, jestem pod wrażeniem i zbudowany. Przygotowaliśmy ponad 500 miejsc, także no, liczba Jędrzejewian jest naprawdę rewelacyjna. Ja Wam bardzo dziękuję, ale pozwólcie też, że powitam osoby szczególne dla Jędrzejowa. Witam bardzo serdecznie księdza dziekana Leszka Sztanderę, proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. Trzeba pamiętać, że w historii to obok klasztoru najważniejsza parafia w Jędrzejowie. To ona tak naprawdę funkcjonowała dla mieszkańców, dla mieszczan, bo ten kościół, który jest za nami, to przecież przez wieki kościół konwentualny, kościół zamknięty dla Jędrzejowian. Witam bardzo serdecznie proboszcza parafii pod wezwaniem błogosławionego mistrza Wincentego, księdza Wiesława Kunderę. Bardzo serdecznie witamy, ojcze proboszczu. Witam moją panią przewodniczącą, współgospodynię Dni Jędrzejowa, panią Marię Barańską. Witamy panią przewodniczącą bardzo serdecznie. Witam panią prezes Bogusię Wypych, radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jednocześnie prezes lokalnej grupy działania Ziemia Jędrzejowska Gryf. Jeszcze raz witam was wszystkich. Nie chcę tu z imienia i nazwiska przedstawiać, bo jeszcze wiele osób tutaj znanych mi jest, ale też i nieznanych, więc jeszcze raz bardzo serdecznie powiem do was dobry wieczór. Ojciec Jakub wprowadził nas w ten wątek religijny, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę, i ja to często potwierdzam, czy podkreślam, no nie byłoby Jędrzejowa bez cystersów, ale nie byłoby też historii cystersów w Polsce bez Jędrzejowa, bo to przecież najstarsza placówka cystersów w kraju. Tutaj przybywają w piątym dziesięcioleciu wieku XII, wkrótce później przybywa tutaj również no, biskup krakowski, który składa sakrę biskupią i decyduje się skończyć swój żywot właśnie w Jędrzejowie. My w tym roku obchodzimy rocznicę bardzo ważną dla historii naszego miasta, bo to przecież 800-lecie przybycia mistrza Wincentego do Jędrzejowa. Ale trzeba pamiętać, że mistrz Wincenty to nie tylko osoba związana i tak znaczna dla historii Kościoła i religii w kraju naszym, bo przecież mistrz Wincenty to przede wszystkim najstarszy polski kronikarz. To on tworzy podwaliny i daje podwaliny pod historiografię narodową, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że też przez styl, który uprawiał i to, co zawarł w swojej kronice, przez długie wieki nie był traktowany jako poważny kronikarz. Tak naprawdę dopiero ostatnie 100 lat to przywrócenie tej kroniki tak naprawdę dla nauki historii, nauki o historii narodu i Kościoła w Polsce. Ale któż z nas nie zna opowieści o królu Kraku, o Wandzie, co nie chciała Niemca, czy o smoku wawelskim? A trzeba pamiętać, że tak naprawdę to dzięki mistrzowi Wincentemu te bajki, te klechdy, te podania dotrwały do naszych czasów, bo kolejne wersje to tak naprawdę tylko epigoni mistrza Wincentego przekazywali kolejnym pokoleniom. Szanowni Państwo, tutaj już zaproszenie padło
nagrane czy wypowiedziane pięknie przez no, osobę najważniejszą według mnie obok mistrza Wincentego dzisiaj, przez reżysera całego spektaklu. I myślę, warto gorącymi brawami już z góry podziękować Ireneuszowi Ślusarczykowi za to, co nam przygotował, bo mieliśmy wczoraj próbę pierwszą i generalną, więc robiła wrażenie. Trzymajmy kciuki za dzisiejszy wieczór, ale podziękujmy też Irkowi za wielką pracę i tym wszystkim, którzy się przyłożyli, żebyśmy dzisiaj mogli inaugurować Dni Jędrzejowa w taki sposób. Bardzo was proszę. Mistrz Ireneusz. Ale tak jak już zostało przez Irka wypowiedziane, inaugurujemy Dni Jędrzejowa. Dzisiaj klasztor, jutro i pojutrze dwie kolejne imprezy, więc ja was serdecznie, szanowni państwo, zapraszam zarówno w sobotę, jak i w niedzielę już pod Centrum Kultury, a dziś życzę wielu udanych wrażeń estetycznych, artystycznych, historycznych, bo będą i też wszystkiego dobrego na te Dni Jędrzejowa. Szanowni państwo, droga publiczności, mam zaszczyt zaprosić na widowisko plenerowe pod tytułem Tryptyk o mistrzu Wincentym, czyli historię o tym, jak mistrz Wincenty Kadłubek, tron biskupi krakowski pozostawiwszy, do Jędrzejowa przybył, żywot mnicha pokornie pędził i chwały nieba dostąpił. Szanowni państwo, spektakl łączy w sobie muzykę, teatr, ruch. W widowisku wystąpi kilkudziesięciu artystów. Z wielką przyjemnością zapraszamy państwa na widowisko Tryptyk o mistrzu Wincentym. Historia miasta Jędrzejowa nierozerwalnie związana jest z losami zakonu Cystersów na ziemiach polskich. W 1140 roku Janik Gryfita, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, sprowadził do Brzeźnicy konwent cysterski z francuskiego opactwa Morimont w Burgundii. Było to pierwsze opactwo cysterskie na ziemiach polskich. Cystersi odegrali bardzo dużą rolę w rozwoju całego regionu. Już w pierwszych latach po przybyciu do Brzeźnicy rozbudowali istniejący tu wcześniej kościół świętego Wojciecha, który stał się częścią kościoła klasztornego. Relikty przedcysterskiego kościoła w postaci wysokiej wieży zachowały się do dzisiaj. To właśnie z tym opactwem był szczególnie związany ówczesny świątobliwy biskup krakowski Wincenty Kadłubek. To życie cysterskie według reguły świętego Benedykta szczególnie go pociągało, a mnichów cysterskich
darzył szczególnym szacunkiem jako tych, którzy całe swoje życie poświęcili Bogu. Służyli Mu modlitwą i pracą oraz przez posty i czuwania. Wincenty Kadłubek dzięki Kronice Polskiej, którą napisał, zwany jest ojcem kultury polskiej. Zasiadł na tronie jako biskup krakowski w roku 1208 za pontyfikatu papieża Innocentego III. Już jako biskup krakowski, ordynariusz miejsca, konsekrował cysterską świątynię klasztorną w Jędrzejowie w roku 1210. Czy już wtedy myślał, aby porzucić biskupią godność, zaszczyty i wstąpić do bliskiego swemu sercu opactwa? Być może wracał do tej myśli świątobliwy biskup, pełniąc gorliwie posługę pasterską, a także pochylając się, kreśląc litery swej kroniki polskiej. Ostateczną, jakże niełatwą decyzję podjął w 1217 roku, po blisko dekadzie swojego pasterzowania, jako następcy świętego Stanisława w przesławnym grodzie Krakowie. Pożegnał Kraków i wyruszył jako pielgrzym pieszo w szatach pątnika w drogę do Jędrzejowa, do opactwa synów świętego Bernarda z Clairvaux, cystersów w Jędrzejowie. Wyruszył w drogę, która miała go zaprowadzić poprzez pokorę i prostotę do chwały nieba. Każda ziemska droga jest usiana trudami, zmęczeniem i znojem. Mało jest w niej wytchnienia i odpoczynku. Wiedział to dobrze mistrz Wincenty, jako człowiek sędziwy, wędrując i wspierając się już nie na biskupim pastorale, ale na kosturze ubogim, jako i ten lud, którego teraz w klasztornej celi miał stać się ojcem. Według podań mnisi wyszli mu na spotkanie wraz ze swoim opatem Teodorykiem, który niebawem miał się stać przełożonym zakonnym niegdysiejszego swego biskupa i dobroczyńcy. Thank you.
teraz witał go jako ubogiego pielgrzyma, jako brata w Chrystusie, brata Wincentego. Tryptyk o mistrzu Wincentym. Skrzydło lewe. Historia o tem, jak mistrz Wincenty Kadłubek tron biskupi krakowski pozostawiwszy do Jędrzejowa przybył. Boże w Trójcy jedyny i ze wszech miar niepojęty, daj ogłaszać nam czyny, z jakich słyną mistrz Wincenty, duch mu wolę przenika, porzuca rusza w drogę pątnika, by w klasztorze znaleźć dom. Duch mu wolę przenika, porzuca biskup i tron. Rusza w drogę pątnika, by w klasztorze znaleźć dom. Yeah.
Czego pragniesz? Miłosierdzia Bożego i zakonu. Posłuchajcie tedy, bracia mili. Posłuchaj i ty, bracie, który do nowicjatu zakonnego masz być przyjęty. Jako rzecze ojciec nasz Benedykt w regule swej świętej o posłuszeństwie. Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo. Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa. Czy to ze względu na świętą służbę, jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem, czy wreszcie dla chwały życia wiecznego. Gdy tylko przełożony wyda jakieś polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem, tak jak gdyby sam Bóg rozkazywał. O nich to mówi Pan. Są posłuszni na pierwsze wezwanie. A tym, którzy chcą uczyć się, którzy uczą, powiada także: kto was słucha, mnie słucha. Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy i wyrzekają się własnej woli. Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nieukończoną pracę, którą wykonywali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć czynem na otrzymane polecenie. Dzięki bojaźni Bożej wszystko odbywa się tak szybko, że dwa te akty, rozkaz mistrza i czyn wypełniającego ów rozkaz ucznia, następują bezpośrednio po sobie niemal w jednym momencie. To miłość nakazuje im spieszyć się do życia wiecznego. Dlatego wybierają drogę wąską, o jakiej Pan mówił. Wąska jest droga, która prowadzi do życia. Nie żyją oni według swojego upodobania, posłuszni własnym pożądaniom i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć i poleceń drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać opatowi. Bez wątpienia ci właśnie naśladują prawdziwie Pana, który mówił o sobie: nie przyszedłem czynić swoją wolę,
ale wolę tego, który mnie posłał. Posłuszeństwo to jednak tylko wówczas jest Bogu przyjemne i miłe ludziom, jeśli polecenie spełniamy nie wahając się, nie ociągając, nie ozięble, bez szemrania, bez słowa sprzeciwu. Posłuszeństwo bowiem okazywane przełożonym zwraca się do Boga. On sam przecież powiedział: kto was słucha, mnie słucha. Trzeba również, by posłuszeństwo uczniów było pogodne, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. Jeśli uczeń słucha niechętnie i protestuje nie tylko słowem, lecz także buntuje się w sercu, to choćby nawet rozkaz wypełnił, nie może podobać się Bogu, który widzi jego zbuntowane serce. Taki czyn nie przyniesie mu żadnej łaski, a wręcz przeciwnie, może ściągnąć na niego karę za szemranie, jeśli nie poprawi się szybko i za błąd swój nie zadość uczyni. Czy ty, bracie Wincenty, pragniesz cnotę posłuszeństwa zakonnego praktykować? Tak. Przyjmij tedy, bracie, habit naszego zakonu. Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony, z rodziców zacnych, pobożnych zrodzony, dziś w szczęściu wiecznym cieszy się Wincenty, do nieba wzięty, do nieba wzięty. Na ziemi żyjąc, rodzicom uległy, w cnotach gruntownych i naukach biegły. Gdy
się nad przyszłym zastanawia stanem, został kapłanem w zleceniach króla, nie zawiódł nadziei wobec młodziutkiej świętej Salomei. A na biskupstwo, będąc z cnót swych znany, zgodnie wybrany, po lat 10 godne urzędu. Z wielkiej pokory, z pobożności względu składa biskupstwo, rzadki przykład daje, mnichem zostaje. Przykry był widok, nie do opisania, gdy pasterz żegnał trzodę wśród łez łkania i pospieszył boso przez 10 mil drogi w klasztorne progi. Święty patronie, gdy głosem Twe czyny Twojej do Boga błagamy przyczyny, byś nam pokazał, w jak wielkiej jest cenie duszy zbawienie. Niegdyś możny biskup, książę Kościoła, dziś w pokorze, jako nowicjusz cysterski, szepcze swemu Panu, którego tak życiem swym umiłował, szepcze Jezusowi Najsłodszemu: Schowaj mnie, Panie mój i Boże. Skrzydła
Tryptyk o mistrzu Wincentym. Centrum tryptyku. Historia o tem, jak mistrz Wincenty Kadłubek żywot mnicha pokornie pędził. Boże w Trójcy jedyny i ze wszechmiar niepojęty, daj ogłaszać nam czyny, z jakich słyną mistrz Wincenty, duch mu rozum przenika, w sercu zacną ma. Jej powstaje kronika, jej historia w sercach trwa. Duch mu rozum przenika, w sercu zacną Polskę ma. Jej powstaje kronika, jej historia w sercach trwa. Mistrz Wincenty, żyjąc w klasztorze według reguły świętego Benedykta, w wielkiej ćwiczył się pokorze. Od codziennych obowiązków, nie będąc zwolnionym, wielkiej potrzeba było pokory i światła umysłu, aby kronikę polską ku pożytkowi wielkiemu ukończyć. Pierwsze jej karty powstały w Krakowie. Między dziejami, które spisał, wielkie duchowe słowa zawarł, co świadczy o jego wielkiej pokorze. Samym jest ciało bez duszy, tym samym lampa bez światła, tym samym świat bez słońca, co państwo bez króla. Polaków ocenia się podług dzielności ducha, hartu ciała, a nie podług bogactw. Dalece mądrość ukochała sobie kryjówkę niejako pod płaszczykiem prostaczka, gdy tymczasem przechwałka jest zawsze nieprzyjaciółką cnoty. Od chorego na umyśle niewiele różni się ten, kto pieniądze nad życie przedkłada, a nie życie nad pieniądze. Boli nas mienia utrata, lecz bardziej stracone lata. Stratom zapobiec można, lecz nie przeminionym latom. Wielką niegodziwością jest łajać w nieszczęściu tego, kogo szanowałeś, gdy dobrze mu się wiodło. Bo powodzenie kojarzy przyjaciół, niedola wystawia ich na próbę. Jak żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody, tak i żaden zły bez kary.
Hańbą jest piętno niewoli. Znośniej jednak niewolnikiem się urodzić, aniżeli się nim stać. Gdyż tamto jest niełaską natury, a to rozbiciem na morzu niedołęstwa, po którym pływa się wprawdzie nader łatwo, ale nie bez trudności stamtąd wypływa. I o wiele godniejsza jest krótka droga ku śmierci, niż nadkładanie jej po wybojach życia. Niech mąż roztropny wystrzega się dawania wiary każdemu potłuszczeniu. Źle bowiem jest i każdemu wierzyć, i nikomu. Lecz to drugie jest bezpieczniejsze, tamto zaś szlachetniejsze. Bo łatwowierność jest źródłem nieoględności. Nieoględność niedbalstwa. Niedbałość rodzi gnuśność. Gnuśność zaś w pierwszym stopniu spokrewniona jest z głupotą, siostrą wszelkich zdrożności, matką przestępstw. Często największa pomyślność sprowadza największe nieszczęścia, gdy szczególnie wielka sława im znaczniejsza jest, tym do upadku skłonniejsza. Nie ma bowiem na szczycie spokoju, a jeśli by nawet był, króciutko trwa i pogodną swą ciszą zwiastuje bliską burzę. Niektórzy ludzie, nie mogąc wyrobić dzielności w sobie, prześladują ją w innych. Jak żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody, tak i żaden zły bez kary. Przymilność wykarmia głupotę, a mówienie na przekór – mądrość. Wynikiem chełpliwości jest upadek. Końcem pokory chwała. Pokorne wykonywanie tych codziennych posług oraz kroniki pisanie dawało sposobność do pomnażania chwały Bożej według słów świętego Pawła. Czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. A wszystkie te cnoty w codziennym klasztornym życiu zdobywane z jednego są źródła, z miłości Bożej. Miłości, która cierpliwa, pokorna i łaskawa jest. Jako rzecze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zna zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo dar języków, który zniknie.
nie lub jak wiedza, której zabraknie. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Z tradycji wiemy o nabożeństwie Wincentego względem Matki Chrystusa i za jej Boga Rodzicy przyczyną biskup świątobliwy do klasztoru jędrzejowskiego wstąpił. Klasztor ten zwał się wówczas Domem Maryi. Przy wejściu od podwórza napis widnieje: Dom ten Domem Maryi. Thank you.
Jako już wiedział król Dawid, że Bogu ponad całopalenia i ofiary milsze są psalmy. Tako i mistrz Wincenty składał życie i dzieło swoje jako psalm najpiękniejszy. Nieście chwałę królowie, królowi większemu. Jego zeszedł na świętsze imię wyznajcie. Jemu w kościele świętym, jego się kłaniajcie. Głos pański wyszczeje, głos pański grom srogi. I okrutne połza na powietrzu trwogi. Pan na morzu podnosi straszne nawałości. Głos pański wielkiej władze i wielkiej możności. Pan na swym konie siedział, gdy potop świat cował. Pan na swym tronie będzie na wieki królował. Tenże serce i siłę ludu swemu daje i ziemi błogosławi na jej urodzaje. Tryptyk o mistrzu Wincentym, skrzydło prawe. Historia o tem, jak mistrz Wincenty Kadłubek chwały nieba dostąpił. Boże w Trójcy jedyny i ze wszech miar niepojęty, daj ogłaszać nam czyny, z jakich słynął mistrz Wincenty. Duch dokonał już dzieła przez pokorę w słudze swym. Ruszył w drogę do nieba sławny mnich i polski syn. Duch dokonał już dzieła przez pokorę w słudze swym. Ruszył w drogę do nieba sławny mnich i polski syn. Tak, ludu chrześcijański, jedna jest na tym świecie sprawiedliwość. Czy to książę, czy biskup, czy wieśniak, czy mnich. Śmierć, chrześcijaninie, śmierć. Baczmy więc, by nas świętymi zastała. I byśmy ze świętymi w niebie Boga oglądać mogli. I na mistrza Wincentego ta pora nadeszła. W opinii wielkiej świętości zmarł mistrz Wincenty w środę popielcową roku pańskiego 1223.
Współbracia w wielkiej żałobie egzekwie odprawili i ciało sługi Bożego w krypcie pod... Oh,
roztropny doradco królewski, skarbicielu zła światowego, przykładzie zakonnej karności, wzorze pokory i posługi, ojcze opuszczony sierot, słynny cud twórczy żyjowski, szermierzu sprawiedliwości, proszę prześladowany, pocieszycielu strapiony, nauczycielu miłości ojczyzny, opiekunie ludu wiernego, stróżu ojczystej ziemi, patronie Polski, zawsze wierny Kościołowi, jutrzejko lepszej przyszłości. Módl się za nas, błogosławiony Wincenty, módl się za nami. Błogosławiony Wincenty Kadłubku, módl się za nami. Weślij nam, Panie, pomoc w przybytku swego i racz otoczyć szkołą świętych sługę Wincentego. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławiony Wincenty Kadłubku, módl się za nami. Wincenty wielkim kultem od śmierci swojej był otoczon. Pielgrzymi na grób jego przybywali, o cud Boga za jego stawiennictwem prosząc. I cudów wielkich dostępując. Proces kanoniczny w stolicy świętej rozpoczęty wskutek dziejów Rzeczypospolitej raz po raz zawieszeniu ulegał. Aż stało się. Wieść radosna do Jędrzejowa dotarła w roku pańskim 1765.
Carissimi fratelli e sorelle, błogosławieni bracia i siostry, ludu chrześcijański Jędrzejowa, umiłowani diecezjanie i wy, gospodarze, zacni bracia cystersi jędrzejowscy. Wielkiż przypada mi zaszczyt i honor mnie, słudze waszemu niegodnemu, sufraganowi krakowskiemu, Franciszkowi Podkańskiemu, za rozkazem jego świątobliwości, Ojca Świętego, następcy Chrystusowego na ziemi, papieża Klemensa VIII, za poleceniem jego ekscelencji, ordynariusza krakowskiego, Kajetana Ignacego Sołtyka, głosić, co następuje. Jako że kult świątobliwego mistrza Wincentego Kadłubka, któren żywota w klasztorze jędrzejowskim w pokorze i karności dokonał, trwa w naszej diecezji krakowskiej, a i w całej Rzeczypospolitej, a postać Wincentego niebiańskim światłem ludowi wiernemu świeci i cudami słynie. W roku pańskim 1761 proces apostolski superkultu in memorabili mistrza Wincentego Kadłubka za przyczyną sufragana krakowskiego Franciszka Podkańskiego został wznowiony i z wielką uwagą i czcią należną przeprowadzony na terenie diecezji krakowskiej. Dnia 18 lutego roku pańskiego 1764 u świętego Piotra w stolicy świętej dekret wydano. Kult sługi Bożego Wincentego, confirmatio cultis zatwierdzający. Dnia 9 czerwca roku pańskiego 1764 Ojciec Święty, papież Klemens VIII, namiestnik Chrystusowy na ziemi, zezwolił na odprawianie mszy świętej ku czci błogosławionego Wincentego i odmawianie stosownego oficjum drewiarzowego w kościele krakowskim i w zakonie cysterskim. Tym samym kult świątobliwego biskupa uzyskał aprobatę stolicy apostolskiej. Co głosić ludowi wiernemu i uroczystości dziękczynne odprawić dnia 28 maja roku pańskiego 1765, polecam przez sufragana mego, spisano w Krakowie na stolicy świętego Stanisława przez sługę niegodnego ordynariusza Kajetana Ignacego Sołtyka. Umiłowani wierni,
ojcowie opaci, braci cysterska, Te Deum Laudamus. Bardzo nam potrzeba, pospiesz się, Panie.
patronie nasz Wincenty, prosimy Cię ze łzami, racz się modlić za nami. Prosimy Cię ze łzami, racz się modlić za nami. Tyś opiekę wziął wieśniaków, patrz dziś na swoich rodaków, jak pokornie się proszą, oczy ku Tobie wznoszą. Jak pokornie się proszą, oczy ku Tobie wznoszą. Miłośniku polskiej ziemi, proś dziś za ziomkami swymi, niech doznają Twej mocy przeciw wrogom przemocy. Niech doznają Twej mocy przeciw wrogom przemocy. Sławny doradco królewski, dzielny biskupie krakowski, wspieraj radami swymi swych rodaków na ziemi. Wspieraj radami swymi swych rodaków na ziemi. Opiekunie uciśnionych, wdów i sierot opuszczonych, ratuj, prosimy Ciebie, Polskę w każdej potrzebie. Ratuj, prosimy Ciebie, Polskę w każdej potrzebie. Zgardzicielu świata dzielny, dla Kościoła miłosierny, oddałeś całe mienie, byle zyskać zbawienie. Oddałeś całe mienie, byle
Jeden był cel tej historii, co się tu przed wami odgrywała. Duszą ku pożytkowi służyć, na przykładzie Wincentego, i ogłaszać, że celem żywota ludzkiego Bogu jest służyć. Bogu, co w Trójcy jedyny i na wiek wieków święty. Thank you.
Szanowni Państwo, w widowisku tryptyk Trójcy jedyny i ze trzech miar niepojęty daj ogłaszać nam czyny, z jakich słyną mistrz Wincenty, duch mu wolę przenika, porzuca biskup i tron. Rusza w drogę pątnika, by w klasztorze znaleźć dom. Duch mu wolę przenika, porzuca biskup i tron. Rusza w drogę pątnika, by w klasztorze znaleźć dom. Boże w Trójcy jedyny i ze wszech miar niepojęty daj ogłaszać nam czyny, z jakich słyną mistrz Wincenty, duch mu rozum przenika, sercu zacną Polskę ma. Jej powstaje kronika, jej historia w sercach trwa. Duch mu rozum przenika, sercu zacną Polskę ma. Jej powstaje kronika, jej historia w sercach trwa. Wszechmiar niepojęty daj ogłaszać nam czyny, z jakich słyną mistrz Wincenty, duch dokonał już dzieła przez pokorę w słudze swym, ruszył w drogę do nieba sławny wnik i polski syn. Duch dokonał już dzieła przez pokorę w słudze swym. Ruszył w drogę do nieba sławny wnik i polski syn. Błogosław nam Wincenty.
Mesjasz był święty, ogłoszony w Watykanie i ochraniaj nas z nieba, zawsze dbaj o polski los. Niechaj tutaj rozbrzmiewa chrześcijański szczery głos i ochraniaj. Chrześcijański szczery głos. Szanowni Państwo, w widowisku tryptyk o mistrzu Wincentym udział wzięli mistrz Wincenty Kadłubek, Artur Słaboń. Soliści Małgorzata Piszczek, Ewa Pociejowska-Gawenda, Barbara Sipa, Agata Fugat, Jakub Wojtasik, jako opat Teodoryk Grzegorz Bełz, Paweł Sobota jako sufragan krakowski, aktorzy Teatru Kontekst, Teatru Per Arte oraz Teatru Młodego Aktora przy Centrum Kultury w Jędrzejowie. Teatr HOM na Szczudłach Jakub Kabus oraz Grzegorz Król. Jędrzejowski Chór Miejski pod dyrekcją Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz. Kierownictwo muzyczne Sebastian Sipa. Realizacja dźwięku Wojciech Krzywicki. Realizacja oświetlenia Przemysław Tarka. Realizacja wizuali Artur Całka. Nasze barwne koło gospodyń wiejskich Ignacowianki. Brawo! Brawo! Zdjęcia filmowe i montaż Robert Kosowski. Oprawa plastyczna widowiska oraz rekwizyty Artur Smerkowski. Scenografia i rekwizyty i kostiumy Ewelina Marzec oraz Dominika Jerzewska. Kierownictwo produkcji Sebastian Sipa. Autor tekstów Ireneusz Ślusarczyk.
Scenariusz i reżyseria Ireneusz Ślusarczyk. Ogromne, szanowni państwo. Wsparcie organizacyjne widowiska firma Elgur, Mateusz Górecki. Oraz Zakład Usług Komunalnych. Dziękujemy. Pragniemy podziękować gorąco ojcom cystercom. Bóg zapłać. Kłaniam się, Adrian Chrzanowski. Szanowni państwo, jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby jeszcze raz gromkimi brawami podziękować wszystkim jędrzejowskim artystom i nie tylko za to wspaniałe widowisko. Brawa się należą ogromne, ale... Tak, możemy powtórzyć, skończymy o pierwszej w nocy. Ale pozwólcie, że podziękuję w sposób szczególny Irkowi. Chciałoby się wręcz rzec mistrzu Ireneuszu. Wielkie podziękowania za tą niebywałą ucztę. Irek, wszystkiego dobrego. Dziękuję panu burmistrzowi bardzo za inspirację, bo tutaj on już parę lat nas namawiał, żebyśmy takie widowisko przygotowali. Dziękuję, pozwólcie, że podziękuję wszystkim, nie będę wymieniał, bo już zostaliście wymienieni. To rzeczywiście duża praca, ale specjalnie ze mną są na scenie tutaj najmłodsi aktorzy, którzy już od dłuższego czasu są z nami. Zwróćcie państwo uwagę, w jakiej oni tutaj dyscyplinie naprawdę się zaprezentowali i która jest godzina. Przed państwem Judyta Pająk i Oskar Zatorski. Ukłońcie się. Oczywiście dziękuję wszystkim moim aktorom, ale wam szczególnie. Dziękuję bardzo. Kurtyna. Tak. Tak. Boże w Trójcy jedyny i ze trzech miar niepojęty, daj ogłaszać nam czyny, z jakich słyną mistrz Wincenty. Duch mu wolę przenika, porzuca biskupi tron, rusza w drogę pątnika, by w klasztorze znaleźć dom. Duch mu wolę przenika, porzuca biskupi tron, rusza w drogę pątnika, by w klasztorze